Hejka Stulejka, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszakus. Dzisiaj będę grać sobie Heavim, czyli grubasem, będę wszystkich smyrać swoim kutasem, dokładnie. Dzisiaj jest specjalna okazja, żeby zagrać akurat Heavim, ponieważ udało mi się wydropić super mega unikalną broń na właśnie tę klasę. Także zaraz wam ją pokażę, tylko żeby ją pokazać jak to działa, to muszę dobrać się komuś do ciała. Dobra, dobra, już widzę jakąś kurczę pyro. I patrzcie na to, patrzcie na to. O kurwa. Dokładnie, widzieliście coś takiego? O kurwa! Na pewno nie widzieliście. O, czekajcie, czy mi się wydaje, czy to jest jakiś szpieg? Czy to był jakiś szpieg? Nie, chyba jednak nie, dobra. O, jest scout. O kurwa! O kurwa! Normalnie, na pewno się nie spodziewaliście, że będzie coś takiego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, nie? Kupiłem sobie tę broń za 1300 eurocentów, moi drodzy, na Steam Markecie. No, broń ta nazywa się ogólnie, to jest, nie jest to zwykły minigun, nie? Ta broń nazywa się, normalnie jest chyba oryginalny ten minigun, który nazywa się Natasha. Ten nazywa się, o kurwa. Dobra, czekajcie, bo tutaj próbujemy, kurczę, ten demoman przez cały czas zabić. Cześć. Na jednym hapsie. Dobra, a gdzie to jest jakaś apteczka? Potrzebuję apteczki. Nie, naprawdę nie, a tak na poważnie, nie? To kurczę, no udało mi się tę broń wydropić, to jest unikalna nowa wersja, kurczę, broni miniganowej na Demomana. Na Demomana nie ma minigana. Na co był minigana? A właśnie, na grubasa przecież, no kurde. Ja tu was wprowadzam już w błąd, ale kurczę. Ja tu właśnie chcę robić prezentację jakiejś nowej broni. Całkowicie, no daj, leczcie mnie, przecież jestem kurde heavy, no to... Leczcie tylko heavy'ego, no czemu mnie nie leczysz, stary, no? Boże święty, no stary, normalnie, niech ci ktoś wsadzi kutasa do szpary. Po co masz ten kurde strzykawkę, nie? Po co, żeby kurde strzelać do przeciwników, czy po to, żebyś mnie kurde leczył, kurwa, Jezus Maria, nie. Jednak jak gram online, nie? Ostatnio nie gram w ogóle online w Team Fortress 2, ponieważ jest cała masa osób, które do mnie przez cały czas wbijają i po prostu chcą mi regularnie wbijać serdecznego szwagra w plecy, nie? Ja tak sobie myślę, kurwa, nie? A pierdolę, większość z tych dzieciaków ma kurde gdzieś tak po 16-17 lat, nie? Kurwa, wieście się uganiajcie za dupami w szkole, a nie kurwa za 32-letnim facetem. Co wy kurde jesteście? Nie wiem, kurde. Nie wiem jak to. Wow. Nie wiem nawet jak to nazwać, nie? Dobra, a gdzieś tu jest. Wow, stary, ale go pocisnąłeś normalnie. Szpieg. O kurwa, ale go pocisnąłem, dobra. Będzie też jeden? Będzie jeszcze jeden? Dobra, ty jesteś kurczę. Nie, kurde, szpieg znowu. Szpieg szmaciasty. Dobra, czekajcie, ja wezmę kurde swoje. No nie! No Boże, jest jeszcze kurde snajperzy, to ja nawet nie mogę podbić sobie teraz do przeciwnika, żeby go kurczę posmyrać troszeczkę z tej mojej zajebistej broni, nie? Ja wam chcę pokazać dokładnie, po prostu w pełnej kurcze wspaniałości moją kurde, mojego minigana, który nazywa się Ło Kurwa i nie mogę, bo czemu, bo kurczę, przez cały czas ktoś mi podkłada nogę normalnie. Nie. Dobra, składamy się. O kurwa. Ło kurwa, normalnie stary, ło kurwa. To nawet nie ma żadnego sensu, nie? Nawet nie wiem co się tutaj dzieje tak naprawdę teraz w tej rundzie. Ale kurde, dobra. O chwila, czy to był jakiś szpieg? Czy to był szpieg? Czy mi się wydaje, czy to był szpieg? Gdzie tu jest? Czekaj, gdzie tu się schowałeś, co? Chyba ktoś tutaj zajumał nam apteczkę. Czyli gdzieś to się pewnie kręci szpieg. Czy to był szpieg? Z mojej drużyny, czy to był przeciwny? Nie. Kurde. Kto tak szybko rozstawia sobie kurczę centry na trzecim poziomie, na samym środku mapy, akurat na punkcie kontrolnym? Chłopaki, normalnie. Haton LP, już myślałem, że PE, normalnie. Haton LP, czemu się kurczę nie w ogóle nie orientujesz, co się dzieje na mapie, nie? Nie, moi kochani. Nie, a tak na poważnie, to jest kurde jedna chyba z najlepszych broni jakiekolwiek, kurczę. O kurwa, normalnie jakie kiedykolwiek mi wydropiły w całej grze. Kurczę, jeżeli wy będziecie mieć takie szczęście i jeżeli wam wydropi, kurczę, o kurwa, stara dobra, o kurwa, no to mi się wydaje, że to będzie dla was chyba jedna z najlepszych momentów w całym życiu. Ja odkąd, kurczę, wydropiła mi ta broń, no to, stary, coś, czekajcie, czy to, nie, to nie był Deathringer, dobra. Zabijemy go? Odkąd mi wydropiła ta broń, to normalnie nie jestem w stanie się w ogóle powstrzymać przed po prostu zajebistą zabawą w tej grze. To jest chyba najlepsza rzecz, jaka mogła mi się trafić. Dobra, szpieg oczywiście, nie? Dlaczego szpiedzy się przebierają za scoutów? Ja tego nie rozumiem, no. Nie, to... No nie! No kurde! No, nie! Ja ich nie cierpię, nie? Kurde.
O kurwa. Trzeba było. Dobra, gdyby to był akurat serwer, na którym by się zdarzyło dużo heavy pyro i na przykład demomenów, no to wtedy byłoby zajebiście, bo przez cały czas byłbym w stanie do kogoś strzelać i pokazywać wam, kurczę, jak to zajebiście wszystko działa. Dlatego, kurczę, wiecie co wam powiem? I właśnie ten serwer, nie? To dobrze nie działa, bo ten serwer się pała i... Nie, dobra, nie, dobra. Chuj, zmieniamy serwer, bez jaj. Chociaż wygramy tę rundę. Oczywiście, że wygraliśmy tę rundę. Ale ja zmienię sobie serwer, żeby trafić na jakichś ludzi, którzy grają bardziej po męsku i przez cały czas nie przebierają się, kurwa, nie wiem, za kobiety i kurde, i nie wiem, za transwestytów i kurde, myślą, że są zajebiści, nie? Bo kurczę, mają jakiś śmieszny nożyk i próbują go wcisnąć komuś, kurde, między pośladki, nie? Jebać coś takiego, nie? Idziemy szukać jakichś, kurde, bardziej męskich kolesi, których, kurde, naszprycuje ołowie. Zaraz się zobaczymy na następnym serwerze. Yeah. Dobra, to powinno być lepsze. Four. Zaczyna się, dopiero się zaczyna. Dopiero się misja zaczyna. Zajebiście. Nie no, jak misja się dopiero zaczyna, to super. To będzie, kurczę, komu skopać dupę. O kurwa. Dobra, niszczymy centry, niszczymy tego. Chyba troszeczkę za bardzo podkręciłem głośność akurat na tym pliczku dźwięku. Znaczy na tej super oryginalnej wersji broni. Tak. A czy plik dźwiękowy oczywiście podkręciłem, no bo przecież to jest hitsound specjalny, prawda? Gdzie uciekłeś, stary? Jesteś szpiegiem, oczywiście, że jesteś szpiegiem. A ty już nie jesteś szpiegiem, jesteś, kurczę, pyromanem. Dobra, czekajcie, no. Przytoczyły. O kurwa. O. Dobra, ale ginę, nie, no spłonąłem oczywiście, kurde. Ile kurde obrażeń zadało te cholerne płonące, kurcze, płomienie ze zmiotacza płomieni. Jezus Maria, kurczę, jak osłonanie. Masło maślane teraz stworzyłeś naprawdę. A stary debilo, jak jest wynik? 3-1, nawet nie najgorzej, nawet nie najgorzej, nie? Ale muszę pokazać jeszcze jakiś wyższy poziom, bo jednak, kurczę, przyzwyczaiłem was do starego dobrego nakurwiania, wiecie co? I odnośnie tego nakurwiania, tak ostatnio sobie myślałem, nie? Że cholera, właśnie tego brakowało troszeczkę na kanale, po prostu starego dobrego nakurwiania. Dobra, nie, Jezus Maria, ale się wpakowałem normalnie, wpierdoliłem się niczym gówno w wentylator. Nie, tak nie może być, dobra. W takim razie teraz idziemy kuba komuś ścisnąć bobra. Jeszcze raz tam wejdę, kurczę, na pewnej kurwie. Jest. O fuck. Dobra, chyba zginę, chyba nie. O kurwa, jednak wygrałem, dobra, szybko. No zmieniaj te rękawice i ucieknie, biegnie po apteczkę. Biegnie, szybko. O. Na luzie, moi drodzy, na luzie. Odnośnie tego nakurwiania. Ostatnio po prostu doszedłem do wniosku, że na kanale po prostu brakuje starego dobrego nakurwiania. Nie tylko przez cały czas, kurczę, bawię się w jakieś, kurcze, nie wiadomo jakie gry, których najczęściej nie jestem w ogóle doświadczony. I wy, nie do końca mi się wydaje, że... O kurwa, że nie do końca mi się wydaje, że wy chyba jesteście w stanie to zaakceptować, że ja chcę sobie po prostu troszeczkę polamić, nie? Nawet mi ciś... czekajcie, co mnie tak bije? Co by tam... Już widziałem, jak ta rakieta, kurde, leci prosto na mnie i nie zareagowałem. Czasami sobie damy jakieś randomowe gierki i tak dalej, ale kurde, tak sobie pomyślałem, że trzeba po prostu wrócić do starego, dobrego nakurwiania. No i kurczę, wydaje mi się, że to jest po prostu zajebisty powrót do nakurwiania w zajebistym stylu, ponieważ... No cholerka, nie? Jak można nie nakurwiać, jeżeli ma się broń, która po prostu przez cały czas krzyczy o kurwa za każdym razem, kiedy strzeli się do przeciwnika. No cześć! Uaj! O kurwa! Widzieliście to normalnie? Tak się kurde to robi w Team Fortressie. Kurde, myśleliście, że jakiś tam Gimper czy Hogaty mieli, kurcze, te zajebiste serie z Team Fortressa? Nie, a teraz kurde wszystkich zdominuje. O kurwa, to było zajebiste, nie. Powiedzcie mi, że to nie jest epickie, wow. Dobra, jesteś martwy, kolego, jesteś martwy. W ogóle, nie ma, koleś, nie istniejesz w ogóle. Kiedy Kruszakus jest na rejonie, po prostu nikt nie przeżyje. Dobra, tego też niszczymy. No patrzcie, kurwa, jakiego się jest spustoszenie. A nie, dobra, ty jesteś scoutem, dobra, zajebiście. Wiecie co? Chuj, idę kurde jolo, idę kurde tam robić wjazd na rejon. Cześć, o. No chodź. No, uciekasz, dobra, uciekasz, boisz się kurde Kruszakusa? Niech ci będzie, ja się akurat nie boję. Kurde, czy ja tam doskoczę? Chyba nie, no dobra, ale muszę iść po apteczkę. Fajnie by było, gdybym miał jakiegoś kurde medyka, no ale kurde. Jak to, tak to jest, jak gram offline. Że niestety nikt nie wie, że kurczę, no nie. Kruszakus, fajnie kurde, będę za nim biegał jako medyk, no nie będzie props na YouTubie, pozdrowi mnie pewnie i w ogóle. A nie, cześć stary, o stary, przepraszam, że do ciebie strzelam. Czekajcie, jeszcze poszczelam do kogoś innego, o. Uiii! O kurwa, o, szybko, uciekaj, Kruszakus, o.
Udało się przeżyć, nie? Jaki wynik? 8-2, ty, no całkiem nieźle, nie? Dawno nie grałem heavy, chyba nie grałem od pół roku. Aż czułem świeżwienie w kroku, żeby kurczę pograć sobie heavy. O, dobra, dobra, dobra. To nie jest przeciwnik. O, tutaj jest przeciwnik. Ui! O kurwa! Dobra, dobra, czekajcie, wiecie co? Wjazd na pełnej kurwie, wjazd na pełnej kurwie! Normalnie patrzcie, kurde! Zabiję go! Nie, nie, zabiję go! Nie! Zabiją mnie! A nie chcę ginąć! Zbyt wielu ich było. Kurde, może abym się przerzucił na snajpera, to byłoby inaczej, nie? Ale nie, chuj, nie, dzisiaj gramy YOLO. Dzisiaj po prostu musi być na kurwianie. Po prostu strzelamy full auto, zero strategii. Napierdzielamy. O! Normalnie jeszcze dominuje, kurde. Normalnie, Kruszakusa nic nie powstrzymuje. Każdego kurwa zdominuje. Z moją kurwą. Dobra, idziemy przejąć ten cały punkt. Dobra, tutaj ktoś jest? O, jest, kurde, jest soldek. I chuj kurwa. I tyle po tobie. Nic po tobie nie zostało. O, pocisnąłem cię w kakao, nic po tobie nie zostało. Szmato jebana. O. O kurwa! A mnie załatwili! Jezus Maria! Stachu Jones, jeżeli słyszysz teraz moje modlitwy, pozwól mi wrócić szybko do bitwy i... Jezus Maria, nie, naprawdę, czasami mi się wydaje, że... Nie, ja powinienem iść do jakiegoś mantania z tymi renamami. No chodź, no co, boicie się? Ej, no kurde, patrzcie, co tam się boicie tak bardzo? No daj, no chodź. No patrzcie normalnie, patrzcie kurde, jak wszystkich dominuje. Co to ma być? Co za leszcze normalnie? Kurwa, stary, no co ty? Co sobie wyobrażasz, że dasz sobie ze mną radę? Chuj, kurwa, stary. Jebaj się, szmato, normalnie. Co ty na to, szmato, he? Siedzisz tam. Mamy heavy'ego. Tak, chcesz się ze mną zabawić? No czekaj, stary. O, jest jeszcze soldek. Czekajcie. Tutaj będzie próba przebiegać. Chcecie się biegać? No to dalej, stary. Wygramy, czy my to wygramy, moi kochani? Złatwiony. Dobra, pójdę sobie tędy. Tu jest apteczki, tylko jest ta amunicja. Teraz, tu jest apteczka. A dobra, tu jesteś jeden z naszych. Dobra, to teraz... Idziemy, kurwa, wpierdolamy się na rejon, chłopaki. Cześć, kurde, szpiegu. Wow! O kurwa! Kurde, nikt dzisiaj w ogóle po prostu ze mną nie ma szans. Ja nie wiem, że w ogóle co nie wyprawiam. O kurde. O kurwa, stary. No nie, no przegraliśmy. Jak to jest w ogóle możliwe? Co to ma w ogóle być? Nie! Nie, no tak być nie, no kurde. No jeszcze mnie zabił na sam koniec szmaciarz jeden, nie? Jak ja nie cierpię tego, kurczę, 15-sekundowego momentu, kiedy jesteście w stanie zawsze przegranego zabić, nie? To mi się nie podoba. Ale w każdym razie, chłopaki, nie? Kurde, mam nadzieję, że się wam odcineczek podobał. Naprawdę się postarałem, kurczę. Za 1 700 000 eurocentów kupiłem sobie tę zajebistą spluwę. Tak, dokładnie. 1 700 000 eurocentów, nie? I co? Zazdrościcie? Spokojnie, chłopaki. Jeszcze wam pokażę, jak zrobić taką samą spluwę. Jeżeli zostawicie pod odcinkiem... 200 łapek? 200 łapek? Jak dacie 200 łapek pod odcinkiem, pokażę wam, jak zrobić taką spluwę za darmo, nie? Tak, dokładnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, szwagry, yo!